rozmawiałem także z kilkoma politykami lewicy, uprzedziłem o swojej decyzji, poinformowałem, porozmawialiśmy. Także przestrzeń, którą dzisiaj pan premier Tusk stwarza do działania, z całą pewnością jest przestrzenią, w której mieszczą się środowiska lewicowe. Będę chciał zaprosić do współpracy zarówno organizacje pozarządowe, jak i środowiska niezwiązane z czystą polityką, ale także i środowiska polityczne z każdej strony, bo pomoc ludziom nie jest określona barwą partyjną. Dzisiaj jesteśmy po długich rozmowach i chciałbym podkreślić to, że te nasze rozmowy, ostatnim słowem, jakim można by nazwać nasze rozmowy, które odbywaliśmy, byłoby to słowo negocjacje. Nie toczyliśmy żadnych negocjacji, rozmawialiśmy o Polsce. Muszę działać w takim projekcie politycznym, który gwarantuje to, że Jarosław Kaczyński do Polski, do władzy w Polsce nie wróci i że Polska będzie rozwijała się w polu kompromisu i współpracy, a nie tylko jałowej walki międzypartyjnej. Jestem człowiekiem energicznym, więc tak, zamierzam kontynuować drogę parlamentarną. List Platformy. Myślę, panie premierze, taką nadzieję. Jeśli takie propozycje padną, z wielką satysfakcją je przyjmę. Złożę rezygnację z klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeśli otrzymam zaproszenie od kierownictwa klubu, z całą pewnością, z chęcią wstąpię do tego klubu.